Witaj, myszki z Cisora Trail, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na wakacji Pride and Fall jako Khaleesia. W ostatnim odcinku niestety, ale wpadliśmy w okropną sytuację, kiedy to niestety, ale nasze dywizje, nasi sąsiedzi nas atakowali, a my mamy problem z ich wyparciem. Dobra, dlaczego wy nie atakujecie? Dajcie, agresywny tak mega. Jeżeli ich odetniemy dosłownie, to wiecie, to będzie po nich. Więc może tak zróbmy. Więc tak, ta część drzewka oczywiście zajmuje się tym, co teraz robimy. Wygląda na to, że dywizje mili nie są aż takie potężne u nich. Tylko że jak próbuję tutaj odbić, to te dywizje jednak się jakoś stały mocne. Okej. Tutaj zajmijmy się odcinaniem. I naszym jednym z głównych zadań to jest po prostu teraz przejście za ich linię frontu i odbieranie im punktów zwycięstwa. Tak, ponieważ teraz są na tak dużym froncie, który ja też nie mogę opanować, więc po prostu zajmuję się tym. Okej, więc tak, ty już nie musisz się tutaj iść, więc pójdziesz od tędy. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy też patrzyli, żeby nas nie okrążali i tyle. Widzę, że dużo poszło do tego. Dobra, nasi goście dali kolejną dywizję, dobra. Chodźcie. Oni nie wiedzą, co robić. O, masz czas. Okej, widzę, że zostaliśmy okrążeni. Można było się spodziewać tego. Aha. Zaatakował nas potężny wróg. Przejąłem jego wszystkie punkty zwycięstwa i przegrał. Super! Ja myślałem, że ten odcinek cały spędzę na tym, a okazało się, że gościa wystarczyło po kolei przejąć mu punkty zwycięstwa. I koniec. I koniec jest tego wszystkiego. A. Dobra. A nie, 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 nie. Ale przecież jesteśmy w wojnie. A, nie ma tego, że... Nie ma bypassu? Orągiew straceńców? Gdzie jest chorągiew straceńców? Chyba źle coś zostało zakodowane, bo jesteśmy z nimi w wojnie, ale... Dobra, nie wiem. Zróbmy to. Teraz to będzie prościej. Wydaje mi się, że oni mają jedną z najlepszych dywizji, dlatego że mają kawalerię. Tak. Przez to, że mają kawalerię, to jest jedna z tych najpotężniejszych dywizji, które może nas atakować. Dobra, jak ten związek jaszczurczy? Tutaj. Świnoujście ich atakuje. A, i przejmują nas z tyłu. Zajmijcie te miasta. Powinno to być już niedługo koniec. Nie, no chyba, że w mieście będzie oczywiście ktoś. Dobra. Widzę, że nasze dywizje chcą dogonić. Ale oni nawet nie chcą padać. Gdzie są ich punkty zwycięstwa takie, że... O, Ravitium. Że tutaj... O, chyba są to... Tutaj są ich punkty zwycięstwa, okej. Czyli musimy przejąć dosłownie te punkty i już jest po nich. Okej, koniec? Tak. Dobra. O. Dobra. Kolejny odcinek, gdzie mieliśmy oczywiście mnóstwo, ale to mnóstwo po prostu rzeczy do zrobienia. Okej. Potężny bydgoszcz.
Okej, czy możemy już coś porobić? Tak, Sajs Leszczyński Estates. Les na Polonumu. Tak, dobra. Więc się udaje nam wreszcie odbijać te wszystkie rzeczy. Już niedługo zakończymy to i chyba wreszcie będzie Senat będzie działał nam. Bardzo chętnie bym to zobaczył. Mamy też prąd, więc to jest fajne, że nie jesteśmy na minusie z prądem. Mamy mnóstwo fabryk. Mamy też... okej, okay, tutaj jakieś kawaleria. Też mamy tych terenów mnóstwo, ale tutaj trochę poczekamy, zanim się to wszystko stanie. Okej, okay, widzę, że jakaś jest rewolucja w Moskwie. Resztę fabryk damy sobie na tą broń. Też badamy sobie dzidy, więc powinno coś pójść lepiej. I czekaj, coś tutaj mamy. No niestety mamy mało reset slotu, więc nie będziemy na bieżąco ze wszystkim. Okej, okay, Czeczenia tutaj wojnę rozpoczyna. Okej, okay, więc teraz tak. Więc możemy między dwoma, ale jak mówiłem, ja idę w tych autokratów. Więc idziemy w to. I co tutaj jest? Musimy zjednoczyć województwo. Tylko, że jest taki problem, że już go zjednoczyliśmy. Tak, Galicja zjednoczyła południową Wielkopolskę. To prawda, zjednoczyliśmy południową Wielkopolskę. Okej, więc mamy wszystko odblokowane. Więc bierzemy to. Veni, Vidi, Vici. I co tutaj jest? Red Dawn. Aha, czyli w Rosji się w ogóle dziwne rzeczy dzieją. Okej, okay, produkcja. I co tutaj po kolei? Nic więcej nie mamy? Dobra. W takim razie robimy kolejne i znowu jesteśmy w momencie, kiedy nic się nie dzieje, ale za to możemy sobie tutaj porobić jakieś rzeczy. Dobra, więc tak, chcemy sobie zwiększyć waszą lojalność. Tak się zastanawiam. Może o tak zrobimy. Dalej, wy też macie dosyć dużo tego. Więc to możemy zrobić. Nie, wydaje mi się, że tutaj... tutaj trochę źle jest napisane i nie powinniśmy tego robić. Co przed chwilą zrobiliśmy. Dobra, tutaj trzeba na pewno im zwiększyć. Lojalność? Nie, lojalność mają dużo, dobra. Tutaj jest dużo tego, ale jest wystarczająco. Tych lojalność trzeba było zwiększyć. No i na razie tyle. Chcemy chyba zwiększać, żeby to było fioletowe, więc trochę źle zrobiliśmy, ale robi się szkoda. Więc tak, wydaje mi się, że produkcja tej dywizji nie jest zbytnio dobrym pomysłem, jeżeli poszliśmy w tamto. Więc pójdziemy w dywizję T. Tutaj nie mamy już siły, no, nie mamy doświadczenia. Dobra, i myślę, że te dywizje, które uzyskaliśmy podczas wojny, możemy wycofać. I wy możecie poćwiczyć sobie trochę w stolicy. Chociaż ostatnio jak ćwiczyliście w stolicy, to złe rzeczy się działy, więc aby znowu się nic złego się nie zadziało.
Widzę, że mamy problemy polityczne. I co tutaj mamy? Tutaj mamy to do zrobienia. Okej, mamy to dalszą część ukrytą. Ciekawie. Więc musimy poczekać w głównej mierze, no nic więcej już nie zrobimy. Ci są zadowoleni, ci są zadowoleni. Dobrze. Okej. A, czyli musimy teraz wybudować pałac. Super. Okej. Korowanie, nice. Dobra, wybadaliśmy włócznie, więc teraz przynajmniej lepszą broń będziemy mieli. O i oczywiście możemy bardzo rzymską broń zrobić. Karabin. Więc tą bardzo rzymską bronią będziemy walczyć. Okej. Okay. No, więc po kolei porobimy sobie tam rzeczy. I zobaczymy, co będzie. Okej. Wygląda na to, że jest dla nas w miarę okej. Tutaj się trochę buntują, ale nigdy nie powinniśmy się aż tak bardzo martwić o tym. Okej. Sobie zaczniemy budować te dywizje, które chciałem stworzyć. Te dywizje mogą być. Na pewno będziemy musieli porobić inne rzeczy. A, ale co tutaj jest? Na pewno lojalność chcemy i zwiększyć. Tego nie chcemy. Możemy zrobić, ale to nie jest jakieś takie mega ważne. Okej. No i się dywizje powoli będą tworzyć. Jak to wygląda z tym? Wydaje mi się, że my z po prostu sprzętu zgrabionego mamy to wszystko. Na razie to nie jest zbytnio nic aż tak bardzo potrzebne z tego względu, że my tak naprawdę jesteśmy na dobrej pozycji, a... Oj, tutaj się coś porobiło. Oj, achievement. Aha. Chyba chodzi o to, że my mamy dużą poparcie. Dobra, zajmijmy się tym. Okej. I co tutaj mamy? O, cukrownię jakąś... też można wybudować. Teraz jesteśmy na dobrej pozycji i chciałem sobie sprawdzić, co my potrzebujemy. Ciągle nie mogę się zorientować, to jest logistyka. Bo my potrzebujemy tego moździerza do naszych dywizji. Ale chyba nie mamy go wybadanego? Ot. Nie rozumiem. Okej, wygląda na to, że będziemy musieli trochę jeszcze poczekać. Włóczni mamy wystarczająco dużo. Mortars and portable. Mortars and portable. Nie mamy tego. No. Trzeba będzie sobie to wybadać jak najszybciej.
Wrocław Tram Click. Okej. Ciekawe. Wygląda na to, że nasze dywizje jeszcze mogą powstawać, dlatego że nie ma jakiegoś problemu z tym. Dobra. Mortals to jest to. Bo tak mi się wydaje. Dobra, ale gdzie jest to? O, jest to. Trochę głupio, że nie zauważyłem czegoś takiego. Dobra, nie mamy chyba siły politycznej. A, mieliśmy, tylko że nie chciało tak wyłapać. Dobra, kolejna rzecz. Bardzo chętnie wezmę. A czy coś tutaj jest takiego ciekawego? Nie wydaje mi się. Dobra, mamy kolejny research slot, więc to zawsze można jakoś wykorzystać. Wygląda na to, że ci przegrywają. Nie dzieje się, to oni są trudni do gry, więc się aż tak bardzo tym nie dziwię. A to deweloperk. Zapomniałem, że to tak się nazywa. Okej, w to. Tutaj coś się naprawdę wyświetliło, czy po prostu się zbugowało? Chyba się zbugowało. Dobra, wreszcie mogliśmy to zrobić. Ale wydaje mi się, że jeszcze długo nam zostało do tego. Kiedy będziemy mogli zrobić ten pałac? Aha. Wydaje mi się, że coś się złego stało. No, wydaje mi się, że coś złego się stało. Okej. Jak to wygląda z tym? No, tak sobie przyglądam, to nie jest jakieś takie. Czy my straszymy tym, że. Czy my straszymy tym, że. O, masi los, tak. Niemcy zamienili się w anarchię. Ja myślałem, że. Że to jest takie, że. Że propaganda, oni naprawdę się zamienili w anarchię. Okej. Te zdjęcie. Związek Jaszczurczy przejmuje władzę. Znaczy się nie zawsze można się bić ze Związkiem Jaszczurczym, dlatego że on czasami się. Okej. Okay. Nie mogłem przewinąć, co jest na górze. Co jest na górze? Pokaż. Nie ma nic na górze w sumie. Aha, czyli. Aha, czyli mamy problem z tym, że kim my dokładnie jesteśmy, bo raczej chyba nie Rzymianami. Ale okej. Co tutaj jest kolejne? No już prawie kończymy, tylko tutaj już się nam rozpoczęło. Okej, kolejne dywizje, bardzo chętnie. Okej, widzę, że Obajtek tam coś zjednoczył. Naprawdę coś zjednoczył Obajtek? Nie widzę go. Może po prostu totalnie nie mogę ogarnąć.
O jest, tutaj. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że jest na Pomorzu Płock. Dobra, zrobiliśmy wszystko z tej części, więc myślę, że na tym zakończę. Tutaj mamy dosyć dużo celów narodowych, takich, które trzeba będzie po kolei dokończyć, więc też nie będzie jakoś mega dużo robienia. Chciałbym, żeby tutaj jak najszybciej można było coś. Zobaczmy, co to jest. Nawet nie wiem, co się jakoś samo zrobiło. Dobra, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, Travel. No to cześć!